Są na przykład rodziny, które zawsze żyły w biedzie i zawsze żyć będą w biedzie. Są rodziny, które zawsze żyły w bogactwie i będą żyć w bogactwie, bo od małego dziecka jakieś programy zostały im wgrane. '189. Co tutaj widzisz? Tą symbolikę jestem pewna, że masz już w Twoim małym palcu. Naturalnie jedynka, czyli symbol maga, ale również indywiduum. Zapamiętaj to. Mag nigdy nikogo nie kopiuje. Mag jest zawsze świadomy swojej indywidualności, niepowtarzalności i z głębi swojego serca w połączeniu z energią wyższą kształtuje w materii, czyli tworzy, kreuje swoje życie, ten świat i wszechświat. Mówimy tutaj oczywiście o tym magu, który podąża złotą ścieżką, czyli magu transcendentnym, który zawsze jest po środku, złoty środek do aktualnej sytuacji. Naturalnie, większość ludzi opowiada się po jednej stronie. W tym momencie może 90% ludzkości opowiada się po jednej stronie. A prawdziwą mądrość możemy uzyskać tak, jak mówi to przysłowie, czyli ta reguła złotego środka. Bo dopiero gdy jesteśmy po środku, możemy obserwować to królestwo białego maga, królestwo czarnego maga, czy jedną stronę i drugą stronę i nie angażując się emocjonalnie, wyciągamy wnioski i podążamy naszą własną ścieżką, tą złotą ścieżką, tym złotym mostem. Jak reaguje stado? Stado zawsze opowiada się po jednej stronie, albo po drugiej stronie, albo raz tak, raz tak, w zależności od tego, jakie obrazy im się pokaże, jaką propagandę im się przedstawi, wpływa to na ich emocje. Emocjonalnie opowiadają się po jednej stronie. Gdy opowiadają się po jednej stronie, to nagle mają klapki na oczach i nie widzą tego, co dzieje się po drugiej stronie. To jest pewna reguła, którą ci, którzy kierują tym światem, bo mają tą wiedzę wyższą, wykorzystują już od stuleci. Zaangażować kogoś emocjonalnie, wgrywamy mu jakiś określony program i wtedy, gdy ten program będzie odpowiednio często wgrany, odpowiednio często powtórzony, to ta osoba już tworzy sobie sama klapki na oczy i szuka potwierdzenia tego konkretnego programu. Dlatego są na przykład rodziny, które zawsze żyły w biedzie i zawsze żyć będą w biedzie. Są rodziny, które zawsze żyły w bogactwie i będą żyć w bogactwie, bo od małego dziecka jakieś programy zostały im wgrane i mając te klapki na oczach widzą tylko to. I szukają potwierdzenia tego w swoim świecie dookoła. Ktoś tak pięknie to kiedyś przedstawił jako stół. Na początku jest tylko ten blat stołu, czyli góra stołu, czyli jest jakaś ramka. Cztery kąty, prawda? Ramka. Jakaś ramka, jakieś przekonanie. I później, gdy mamy to przekonanie i często to przekonanie jest nam wgrywane, powtarzane na przykład przez rodziców, wychowawców, telewizję czy inne, to zaczynamy tworzyć najpierw jedną nogę, potem drugą, potem trzecią i potem czwartą. I gdy stworzą się te cztery nogi, te cztery podstawy, bo żeśmy cały czas szukali potwierdzenia tego, co nam mówili rodzice, co nam mówili wychowawcy, co nam mówiła telewizja, więc mamy tylko takie jednostronne patrzenie, jesteśmy już po jednej stronie, a nie po środku, to tworzymy sobie taki stół, i ten stół jest bardzo stabilny. Dlatego tak trudno czasami pewne przekonania z podświadomości, blokady i bariery usunąć, ponieważ myśmy je sami wzmocnili. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. Najpierw był tylko jakiś fakt, a później szukaliśmy tego potwierdzenia i dodawaliśmy kolejne nogi do tego stołu. Żeby rozbić taki stół, no to już potrzeba odpowiedniej odwagi, siły, mocy i zaparcia. I to jest dla Ciebie również to przesłanie
jeżeli zadajesz sobie to pytanie, dlaczego już tak długo pracuję nad na przykład jakimiś blokadami w mojej podświadomości, jakimiś ograniczeniami, jakimiś nawykami, jakimiś nałogami, a one nadal są. Bo może udało Ci się do tej pory tylko odciąć jedną nogę od tego stołu, na trzech jeszcze stoi dosyć stabilnie, a może udało Ci się odciąć już dwie nogi od tego stołu, ale przeciwstawne i na tych dwóch również jeszcze w miarę stabilnie to stoi. Trzeba odciąć wszystkie cztery nogi, aby ten stół mógł się przewrócić, a najlepiej jeszcze wziąć siekierę i go potrzaskać na drobne kawałki, żeby broń Boże ktoś kolejnej nogi, tej odciętej, czy tych nóg mu nie doprawił i mógł z niego korzystać w swoim własnym życiu. Bardzo symboliczne, wiem, ale będzie Ci się kojarzyć z tą energią maga. Czyli mag zawsze idzie po środku, ten mag transcendentny. I gdy cokolwiek robisz w Twoim życiu i zauważysz, że idę już emocjami w tym kierunku, pamiętaj, istnieje to niebezpieczeństwo, że za chwilę zbudujesz stół. Jeżeli jakieś emocje wciągają Cię w danym kierunku, to patrzysz na coś jednostronnie. Jeżeli usuniesz te emocje, wrócisz na Twoją drogę złotego środka, czyli tego maga transcendentnego i popatrzysz na obie strony, to dojdziesz do wniosku, że po pierwsze nie ma to nic wspólnego z Twoim własnym życiem albo tylko mało i że jest to tylko jeden z zabiegów, by wciągnąć Cię znowu do stada, wciągnąć Cię do masy. O tym pamiętaj, o tym wciąganiu z powrotem do stada. Jeżeli próbujesz się z tego stada wyrwać poprzez Twoją mądrość, Twoją duszę, Twoje powołanie, bo o tym będziemy mówić, gdy opowiem Ci o energii eremity.